Witam wszystkich, z tej strony Zen, a to jest Soul Suspect. Tak. Dobrze, jesteśmy cały czas w budynku, idziemy teraz na drugie piętro. Dowiedzieć co takiego ciekawego. Oj. Oj, dużo run, o nie. O, to... A, to ta dziewczynka, okej. Wednesday Addams. Nie znam tych run. How the hell did it come back? Did I do that? Hey, hey! Come back! Those notes aren't for you. Looks like some sort of code or something. Mam pierwszą teorię, że ta dziewczynka jest. I made it up to the 4th floor before the police carted away the evidence. Wydaje mi się, że ta dziewczynka jest tam. Jedną z wiedźm z Salem. O nie, tam gaz jest włączony. Ktoś zaraz wybuchnie. Okej. Dobrze, zobaczmy. 2B. A nie, zaraz, okej, nie zauważyłem. O! Nie ma duchu. Co mi powiesz? Maybe she's getting too much sugar. I mean, that keeps kids awake, right? Just once, I'd like to have a nice phone conversation with an adult without interruption. O, może dziewczynka coś mi powie. Czy dziewczynka będzie mnie słyszeć? Co chodzi z tym? Ja mogę opętać telewizor? O nie, ja wiem. Tu są duchy w mieszkaniu, ta dziewczynka widzi duchy i jest smutna z tego powodu. Siema, co się chowasz w tym, w szafce? Przestraszyć dzieci? Dlaczego siedzisz w szafie? O. How does a monster like you end up in a kid's closet? Her daddy pissed off the wrong people. I was the one sent to expedite things. It was simple. I grabbed the girl, make a few threats, collect the money, then let her go. What went wrong? Her daddy tried to be a hero and got in my way. Looks like it worked. He got him killed is what it did. If you killed him, then what happened to you? The people I worked for weren't big on second chances. But it looks like I'll get one anyway. I just have to wait. Death comes for us all. Little girls are no exception. Hey, czy ty porywasz? I've got nothing but time, my friend. Okej, nie dowiedziałem się wszystkiego, no ale... Dobra. Wyjdę, nie wyjdę, nie? A, czy tu jest dziecko i ono się boi, ale gdzie jest to dziecko? Trafia się schowa? A, tutaj jest schowane po tym. Okej. Mu nie mogę opętać w takim razie. No, mało istotne. Nie ma. Wyjdźmy na korytarz. Nie dostałem żadnej specjalnej mocy, nie? O. O nie, zaraz. Jeden stary boiler nie jest odkryty. Your sorry track record. Well, there's always some element of chance. Maybe you'll teach us some tricks, huh? Then I couldn't keep taking your lunch money. Pewnie ktoś oszukuje. Keep cool, big boy. Next hand, you take her down. A few more good cards would help. Co ma za karty? Król, królowa, czwórka i dwójka, okej. Cards are gonna biodegrade in your hand, mister. A ona ma same serca, ale to nie widzę, co tu jest. I remember when I still thought poker was a game of chance. Good lord, these boys are easy pickings. Same serca mam, dobra. Back off, will ya? Wanna let her win, but she's just gonna win anyway. I never know if she likes me or she's just being nice. Okej, nic się tu nie dowiemy. Szachy też są. O, siema ziomek. A, nic mi nie powie, dobra. Tu jest. A wyjście. Okej. A to jest łazienka, okej. O, kolejna cutscenka. Demon. A, nędzarz. To ja mogę z nim zrobić, jak mogę z nim walczyć? O nie. Jeśli demon mnie znajdzie, wytropi mnie i wyści moją duszę. Pozostałości duszy chowają mnie przed demonami. Aha, czyli mogę się chować. Poruszę się pomiędzy kolejnymi kryjówkami, żeby uciekać przed demonami, okej. Demony przez jakiś czas nie będą mogły cię znaleźć, przestaną szukać i odejdą. Przytrzymaj prawe, żeby widzieć demony przez ścianę. Pamiętaj, by zawsze podchodzić do... Shit. A nie, nie to? A, może w tą stronę, okej. Sprawy. Poltergeist. Obiektów do manipulowania żywymi ludźmi. Tego nie miałem. A tak to się nie zmieni. O nie, on go zjadł. Co ja mogę zrobić, żeby tam... Mogę go zabić? Egzekucja demona. Jeżeli chcesz stracić demona, musisz podejść do niego od tyłu. Przytrzymywanie prawego spustu rozpocznie próbę dokonania egzekucji. Nieudana. Ponowię przyjmę następnie szybko, używając pokazania. Okej, złąką nacisnąłem. A w dupę, no. Tak, tak, jeszcze raz. Nie to, kurde! Jestem nieprzyzwyczajony, bo nie pamiętam layouta Xboxowego kontrolera. No kur... A ja pierdolę, no. Chyba, że nie muszę się śpieszyć. Jak to? A, no dobrze, ja... Dobrze, już wiem. To ja muszę nacisnąć nie na tym, na D-padzie, tylko na gałce. Okej, bardzo dobrze. Ja próbowałem cały czas na D-padzie, więc tam... Zaraz. Muszę się upewnić, bo wydaje mi się, że coś mi nie pasuje. Nie to. Dodatkowe zadania, jak jest wilgotny grób, stary boy... A nie, okej, mam jedynkę. Czyli 5, 6, 7, czyli muszę jeszcze 3 znaleźć. Dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne. Tu są te duchy. Okej, czyli w pierwszej kolejności myślę, że powinienem chcieć zabić nędzarzy. Okej, oni raczej nie... O nie! Chodź nędzarze. Okej, ziomku. Okej. Dobrze, już ich tu nie ma. Tamto coś zostawił. Co to jest? Przemyślenie Julii. O, Lilian i Lilian. Z każdym razem, gdy Ronan mówi Lilian, to nie wiem, czy chodzi mu o matkę, czy o spluwę. Sytuację komplikuje fakt, że pistolet dostał od matki i nazwał go jej imieniem. Normalne pary nie mają takich problemów. Okej, nie ma sprawy. Jestem dziwny. Co chodzi z tymi telewizorami? O! Okej, to znaczy, że mogę zwrócić czyjąś uwagę na coś, co świeci. Okej. Mieszkanie 3A, ale jest najwyraźniej puste, pełne dół. Ojej. O nie. Dziomek, czemu tu się za... Dlaczego? Porażenie prądem czy podcięte żyły? Jedno i drugie. So which was it? Electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. Ah, okay. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft, but I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Hear that? Silence. Okay. Coś się dowiedziałem nowego? Chyba nie. Zaraz, coś mam nowego. Akcje demonów i podchodzenie do demonów. Okej. W praktyce już mam prawie wszystkie moje... Jeszcze tylko 4 nie mam. Tego się dowiem. O! Nie mogę tam. On nie myśli, jak czyta tą książkę. Też. Szkoda, że nie mogę komuś snów sprawdzać. Dobra. Stąd możemy wyjść w takim. Teraz którędy tutaj. A, dobrze, bo tu są ludzie, jo? Jo. Okej, mamy boiler. Jeszcze 2 boilery, okej. Jak wiecie? Why can't adventures happen without going outside? What's the use of a party if you have to plan it? That's like work. Okay. My party doesn't mean that I should do all the work. No. You know, I'd be fine just watching a video. Przyszli na urodziny do kogoś. Nikt nie chce tutaj być. Co mi powiesz? Hey, it's you. You're famous. No, jestem sławny. Check out the TV. I'm good, thanks. Teraz zobaczę, o co chodzi. Nic w klozecie nie ma, okej? Okay. Szynka się dzieła na tym, ale... Telewizja. Wygląda, żeby tych była. A plazma. Jest napisane? Nie wiem. A co te ziemie zrobią tutaj? Po co jest w ogóle ta umiejętność? Polowanie żywymi ludźmi. Takiego nie ma, nie istnieje, okej. Okay. Tu są schody, stąd przeszedłem, okej. Okay. Co my tutaj możemy? Tutaj byłem. A nie, to jest łazienka tych ludzi. Kolejne schody? Okej, niespecjalnie to mi się podoba, zwłaszcza, że muszę jeszcze znaleźć... Dwa boilery, których nie widziałem tutaj w ogóle. Okej. Nie, wygląda na to, że jest okej. Okej, idźmy do góry. A nie, zaraz. Teraz tutaj. A nie, to tylko światło. Okej, nie ma. W drugą stronę. Miałem pójść do góry. Okej? Wszystko jasne. Przydałby się kompas, minimapa. Scenka, bo. Poziomki. Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's still under investigation. I got thrown out of a window. We're still looking at the details. Thrown out of a window? By who? Yeah, who did it? Sorry, like I said, it's under investigation. Nie wiem, co jest po tej stronie. Yeah, is this building safe? Perp didn't stick around, if that's what you mean. No. They haven't caught the guy yet. But they're pretty sure he's not around now. Officer Morgan. Okay, zobaczmy, co się dowiemy. Can't I think of anything original to ask? Chce się popisywać przed laskami, okej. Why doesn't this guy answer Jill? She's got good questions. Okej. No, to jest oczywiste. I should make sure I stay with these people when I go. A, okej, dobra. What are they afraid of? They will be afraid of a killer? I'm afraid already. Oczywiście, że nie mogą, bo jak to jest morderca masowy, seryjny, to skąd oni mają wiedzieć, czy to nie jest jakiś nędzarz, który tam będzie czytał na blogach i w internecie. This isn't a party. This is a murder investigation. Why does everyone need the gory details? Jeez, just tell them what happened. They'll find out soon enough. Powiedzą, ale mam kolejnego boilera, więc zawsze coś. Jeszcze jeden boiler, żeby coś odkryć. A. You seen that little girl that lives here? She turns up. You come find me. Got it? Okej, ale to tam. Ta, która nie żyje. Baxter szuka dziewczyny. A, bo... Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To jest chyba ta, która została zabita. Dziadków. Jest spluwa. O co chodzi w takim razie? A, to słowa spluwa, okej. Okay. What was the killer doing here in the first place? What did I miss? I po co się wrócił? Też jest pytanie. Tylko jedno mieszkanie na górze. Co mi powiesz, ziom? A, to jest to zdjęcie, okej. Okay. No jedna z nich już nie żyje. Poster Cassandra. Sama czasem jako medium z komendą policji w Salem. Okej. Okay. 14 wskazówek, nieźle. I don't know how this will end. The killer is an enigma to the police and a lurking shadow in my own life. If only I can keep Joy from harm, I would do anything, even push her away, if it meant pushing her to safety. A, ich tu nie ma, bo on tu był, bo chciał zabić... O, on tu był, bo chciał zabić to medium. Strzaskana szyba. Okej, okay, nie ma sprawy. Dziura w ścianie. Okay, ostatnia walka, okej. Okay. Jest silny, dobrze wiedzieć. Przejawnić kruche wspomnienia ciśnięte w tym. A, to jest ta córka, to jest Joy. Ukrywa się. Jest wystraszona. I obserwuje. Chodzi o moją walkę z mordercą. Kim jest ten świadek? To jest na pewno córka tej medium, więc to nie jest jakoś specjalnie trudne. To jest moja spluwa. Moja główna broń. A, ja miałem dwie spluwy. Ja miałem zapasowy pistolet i mój główny pistolet, okej. Okay. A pierwszy zgubiłem po prostu. Okej, okay, tam jest wspomnienie, ale najpierw chcę tutaj do łazienki. Jest boiler. Wilgotny grób. Zabrano serię śladów tajemniczych artefaktów. I still remember seeing the ad for the Regal Apartments in the paper. It's easy for people to look at it and see a dingy, run-down shithole. But me? I saw a place with history and character. I saw a place full of artistic inspiration. Okay. Before I knew it, I was the official tenant of Apartment 3A. Looking back on it, I wish I had never even unpacked. Okay. My new apartment turned out to have more character than I had anticipated. The carpets were occasionally soggy, the pipes were rusty, and I could hear the tenant below me banging against the walls and screaming at the top of his lungs. Okay. Sure, there were other problems with the place, but they just added to its charm. They were things I could live with. What I couldn't live with was showering in brown water, mysterious leaks molding the carpet, and obnoxious neighbors. I called the plumber, who arrived just as I was about to have a word with the people downstairs. When I showed him the wet spots on the carpet, he scratched his head and explained that nothing was leaking and that the reason for the wet spots was most likely due to me spilling something and not realizing it. Może to jest ten ziom, który się zabił. Take me for an idiot. I never spilled a thing. He apologized and said that without a leak, there's nothing he could do, so he moved on to the shower. Thankfully, the water had no trouble turning brown. He thought it could be an issue with a rusty boiler and went to check it out. Okay. I took the opportunity to address the tenants below. I knocked on the door, but no one answered. In fact, I couldn't hear anything at all. I tried the door, expecting it to be locked, but it just swung open. I was shocked to find it completely empty. That's when wet footprints began to appear on the floor. They were headed right for me. Just then I could hear the plumber scream from the boiler room downstairs. By the time I ran down there, he was long gone, but he had discovered the source of the brown water. Packed into the old rusty boiler was a bloated, decomposing corpse. Oh, yeah. The police are still investigating the homicide, and the landlord has promised to renovate the boiler room. However, despite his efforts, 3A is back on the market, and I doubt I'll ever feel clean again. Obrzydliwe. Czy jest 8 opowieści o duchach? Spoko. Tak. Nie z rodziców. Zazwyczaj to zaręczyni denerwują się przed poznaniem rodziców swojej drugiej połowy. Ale to ja nie mogłam się tego doczekać, a rodzice Ronana strasznie się stresowali i wychodzili z siebie, żeby zrobić na mnie dobre wrażenie. Tata Ronana miał dwie lewe ręce i był wyjątkowo skryty, jakby chciał ukryć przed światem swoją surową naturę. Na swój sposób było to urocze, z kolei Lilian sprawiała wrażenie nieoszlifowanego diamentu. Bardzo poczciwa kobieta, mam nadzieję, że rozumieją, jak bardzo ich chodzi. A to było zrobione po to, żebym nie mógł tu przyjść. O! Paszport. Pakować czy rozpakować? W panem bagaże. Skoro ktoś się szykował do wyjazdu, dlaczego zostawił? Było zbyt szybko. Wyjawnijmy. O! Zabójca. Szukał w szafce. Szuka kogoś, czegoś i ma wyraźny cel. Czyli wiedział, po co tu przyszedł. Okej. Daby walki. Okej, mogli wyjść przez okno. A, spoko. Nie mam jeszcze 6 wskazówek, gdzie on? Są ślady walki ze mną. O, to jest ciekawe. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. To jest ciekawe. Dochodzenie jest tutaj, tak, ja rozumiem, ale... rysunki do oceny psychologicznej. Wygląda na portret psychologii. Tady walki. Morderstwo. Ta. Sensu. Kurczę, dużo się nie dowiaduję. Mam próbować znaleźć więcej. Zaraz. Jeszcze schody. Dałbym radę jakoś. Chyba nie. Takim. Aha. O. Spirytyzm. W kwiatach. W dalszym ciągu to pasuje, a ja nie wiem, czy znaleźć. Okej. Okay. Prezent od matki. Blady walki. Księga. Formularz zaginięcia? Nie. Świadek w takim razie. Tak. Szukał świadka. Połowy nie mam, no, znaczy 5-6 nie mam. Okej. Okay. Jakoś uszło. Turn around. You're under arrest. Jump. A, ale on jest silny. Jaki bydlak. Ma bandaże na ręku. Okay. I ona uciekła przez to. No już zdążyła uciec. Nie ma sprawy. Nie wiem, gdzie były te pozostałe. So that's what I walked in on. Was he after the girl? Where'd she go? A, to teraz mam znaleźć, dokąd poszła dziewczyna. Okej. Okay. Prosiecka skłania się z wielu pytań i wymagają kilku odpowiedzi w sprawy. Prawdopodobny cel. Chyba podąża za tą dziewczyną. Spoko, dobrze wiedzieć. Szkoda, że nie będę miał złotej tarczy. A mogłem mieć. Dobrze, w każdym razie dzięki za oglądanie. Tutaj skończymy ten odcinek. No i pamiętajcie, jeżeli się wam podobało, dajcie lajka. Jeżeli się nie podobało, dislajka. A jeżeli chcielibyście w przyszłości widzieć więcej moich filmów, to subskrybujcie kanał, nawet jak nie chcecie, subskrybujcie kanał i oglądajcie. Także do zobaczenia, do jutra.